Cześć! Witajcie w nowym vlogu. Święta zbliżają się coraz większymi krokami, coraz bliżej do Wigilii, do tego czasu obdarowywania innych osób małymi upominkami i prezentami. Dlatego dzisiaj przygotowałam projekt taki do wykonania w kilkanaście może minut. To jest taki upominek, świeca zapachowa, którą zaraz wspólnie ozdobimy napisami. Tak, to nie muszą być tutaj te wszystkie trzy, ale jeden z nich możesz wykonać, aby właśnie przyozdobić świecę, tak, drobny upominek z okazji świąt Bożego Narodzenia. Dobrze, zapraszam Cię na film. Aby wykonać dzisiejszy projekt, potrzebujesz kilku produktów. Pierwszym takim najważniejszym produktem to jest świeca. Ja tą świecę kupiłam w Rossmanie, więc może w Polsce są takie same. Ona jest o tyle fajna, że wieczko jest drewniane i tutaj można potem bardzo fajnie pisać. Nie musi być to jakiś specjalny pisak, bo większość pisaków zatrzymuje się na stałe na drewnie, więc to jest fajne. Ona jest taka prosta, zwykła, nie wiem, 2 euro kosztowała, więc bardzo ładna świeca, też pachnie ładnie. Piękny zapach, więc świeca. Jakaś kokardka, żeby jeszcze ją przyozdobić, ale to już wedle własnego uznania. Następnie potrzebujemy pisaki do pisania po szkle, żeby one nam się nie zmazały, że jeżeli ktoś dotknie tutaj palcami tego, żeby to się nie rozmazało. Tutaj w drewno fajnie to wszystko wsiąknie, jeżeli chodzi o pisaki, ale jeżeli chodzi o szkło, to tutaj musi być specjalny flamaster, żeby to się nie rozmazało. I ja tutaj mam akurat pisaki do porcelany od Edding. We wcześniejszych vlogmasach pokazywałam też, jak wykonać napis na porcelanie, więc też podlinkuję tutaj ten film, jeżeli interesują Cię napisy na porcelanie, na szklankach, na talerzach, na szkle. I tutaj mam 2 zestawy kolorystyczne, to jest po 6 sztuk. Tutaj mam taki w odcieniach niebieskich, granatu, coś takiego. Ja to kupowałam tutaj w Niemczech, u nas to kosztowało 8 euro z kawałkiem. 8 euro kosztuje taki zestaw, więc i też wystarcza na bardzo długo, więc to jest taka inwestycja jednorazowo i mamy to na bardzo, bardzo długo. Dobrze, ja tutaj nie będę wypalać tej świecy, wiadomo, bo by się wszystko tutaj roztopiło i to nie trzeba tego robić, bo te braszpeny też zatrzymują się na sucho, tylko gdybym chciała to włożyć do zmywarki, no to później trzeba to wypalić, to też jest instrukcja obsługi, jak to zrobić, ale tego nie potrzebujemy wykonywać w przypadku świecy. Co nam jest jeszcze potrzebne? Ja tutaj mam brush pen, to jest akurat Tombow, jakiś pisak, sztabilo, czarny. Tak, zdecydowałam się na czarne kolory. I ewentualnie, jeżeli macie to jakieś pisaki takie, które piszą po każdej powierzchni, tak jak na przykład tutaj jest drewno, a może będziecie mieć świecę, która ma wieczko metalowe albo plastikowe, wtedy ten zwykły pisak tu się na tym nie utrzyma, więc wtedy potrzebujecie jakichś innych pisaków. Tutaj też mam akurat Edding. To są pisaki z połyskiem, one piszą po każdej powierzchni, zatrzymują się też na każdej powierzchni, więc one się nie zmarzą, jeżeli gdzieś na nich napiszemy. Tutaj mam taki zestaw świąteczny akurat, złoty, srebrny, biały, czarny kolor i tutaj czarny kolor prawdopodobnie wykorzystam, chociaż jeszcze nie wiem, tak sobie przygotowałam, ale chciałam pokazać, że coś takiego jest. Dodatkowo potrzebujemy kartkę papieru, żeby sobie troszeczkę poćwiczyć, co chcemy napisać. Ja tutaj już tak wstępnie napisałam ciepłe życzenia, tak pomyślałam, że ciepłe życzenia pasują super na kartkę. To jest akurat zwykłym pisakiem, to nie jest brush penem, więc nie przejmujcie się, jeżeli nie potraficie pisać brush penami. Wśród nocnej ciszy, tu jeszcze się chwileczkę zastanowię, który napis wykonać. A jeżeli nie masz pomysłu na napis, szukasz inspiracji, to zachęcam Cię do zakupu mojego świątecznego przewodnika. Jest to świąteczno-noworoczny przewodnik z inspiracjami. Tutaj są inspiracje bożonarodzeniowe, jak również noworoczne. Tu są drobne ilustracje, podziękowania, życzenia w języku polskim i angielskim. Jak również z tyłu znajduje się alfabet i karty ćwiczeń do poćwiczenia hand letteringu, brush letteringu, więc jest takie 2 w jednym, tak? Projekty plus kilka szablonów do poćwiczenia liter. Dobrze, czyli tutaj znajdują się inspiracje. I teraz tak, ja tutaj sobie przygotowałam 2 takie napisy. Ciepłe życzenia, tak jakoś mi się skojarzyło, że świeca, no to ciepłe, no to niech to będzie ciepłe. Ten napis wykonam tutaj, ciepłe życzenia. A tak się zastanawiałam, albo będzie wesołych świąt, tylko to wesołych świąt trochę mi za mało, więc pomyślałam, że może wśród nocnej ciszy słowa kolędy.
ale jeszcze się zastanawiam, jak to wykonać. Tak. Ciepłe życzenia, może pokażę, jak to wykonałam. Najpierw zwykły napis. Tutaj poprawiam. Tak, to akurat piszę zwykłym pisakiem, a nie braszpenem, dlatego muszę sobie tutaj dorysować, tutaj w tych miejscach, kraseczkę, gdzie linia idzie w dół. To jest oszukana kaligrafia. Tak, coś takiego. Zaraz będę pisała braszpenem, więc nie muszę tego robić, ale jeszcze pokażę dla osób, które nie mają w ogóle zielonego pojęcia. Ciepłe. Tutaj robię to tak na szybko, żeby tylko poglądowo pokazać. Nie staram się. I życzenia. Tak. Czy nie. Coś takiego. I tutaj też w tych miejscach, gdzie linia idzie w dół, tutaj będą kreski pogrubione. Tylko tak jak mówiłam, wykorzystam w tym celu. Tak na szybciutko. Wykorzystam pisak, braszpeny. Gwiazdka. Tak, rysuję. Tak, tak, tak. Tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj, tutaj. I jakieś takie drobne śnieżki. Tak, żeby zamknąć tutaj cały ten napis w takim figurze geometrycznej. Wtedy to całkiem fajnie wygląda. Dobrze, i teraz mam jeszcze tutaj napis drugi. Tak się zastanawiam, czy napisać Wesołych Świąt. Czy Wesołych Świąt, czy Wśród Nocnej Ciszy. Tak, tutaj się oferuje to wśród nocnej ciszy, nawet bardziej. Jeżeli będę pisała tym pisakiem, to fajnie będzie wyglądało. Tak, tutaj zrobimy oszukaną kaligrafię w tym miejscu. Może napiszmy to wśród nocnej ciszy. Jest chyba troszeczkę fajniejsze niż Wesołych Świąt. Wesołych Świąt już jest takie oklepane, że wśród nocnej ciszy. Tak to napiszemy. Zastanawiam się, może... Nie, tutaj zrobimy tak. Zrobimy trzy kroje pisma wśród. Napiszemy całkiem normalnie. Tutaj zrobimy oszukaną kaligrafię, a tutaj ciszy zrobimy coś takiego, że pogrubię tutaj te linie. I później dojdą jakieś elementy ozdobne. Tak, tutaj z Wami teraz to projekt. Tutaj tej linii oczywiście nie będzie, tylko sobie ją tutaj tak na wszelki wypadek napisałam, żeby ją było lepiej widać. Dobra, zacznę od góry, bo będzie mi łatwiej. Znaczy łatwiej, w sensie, że gdy będę pisała tutaj, to będę trzymała, chociaż nie, źle pomyślałam. Zacznę od boku, bo gdy będę pisała, to będę trzymać pewnie tutaj, więc lepiej chyba jednak zacznę od boku. Dobra, to ja sobie tutaj przygotuję jeszcze szmatkę, jakiś ręczniczek dobrze jest mieć, żeby właśnie lepiej tutaj sobie jakoś to ustawić, żeby tutaj nam to szkło nie latało w prawo i w lewo, żeby nam nie przeszkadzało. Jeżeli ktoś ma jeżeli w ogóle ktoś zaczyna z tymi pisakami, rekomenduję, żeby sobie poćwiczyć na jakimś starym słoiku. Wziąć słoik po ogórkach, po jakimś majonezie, umyć go i pisać po nim, żeby sobie troszeczkę rękę rozruszać, bo pisanie tutaj po takiej powierzchni nie jest takie oczywiste i proste, od razu zaznaczam, że to nie jest takie łatwe. I ta ręka nam się troszeczkę zachwieje, niefajnie to może wyjść. Dlatego jeżeli nie jesteś wprawiona w pisaniu takich ładnych napisów, ozdobnych napisów, to poćwicz to lepiej na jakimś takim niepotrzebnym produkcie, który nie będzie Ci szkoda, jeżeli go zmarnujesz. Słoiki do tego super się nadają. Dobrze, ja tutaj mam kilkanaście kolorów, więc nie, 12 kolorów, tak, 12, też kilkanaście kolorów. I tym razem będę eksperymentować i wybiorę ten ciemny czerwony, taki kolor wina, bo tutaj jest też taki kolor. Na początku chciałam to napisać czarnym, ale spróbuję, najwyżej nie wyjdzie i trudno. Nie każdy projekt wychodzi. Tak przedstawiają się tutaj te pisaki do porcelany. One mają końcówkę pędzelkową, czyli to jest braszpen. I tutaj uzyskamy bardzo fajny efekt właśnie tej cienkiej i grubej linii. Czyli coś takiego, jak tutaj robiłam, tylko ja to robiłam oszukaną kaligrafią, czyli pisałam zwykłym flomastrem, a teraz postaram się to napisać tutaj bezpośrednio na
tej świecy, na słoiku od świec. Teraz jeszcze tutaj jest naklejka. Tutaj jest naklejka, to z tej strony. Po przeciwnej stronie. Tak, chyba najlepiej mi będzie trzymać. O, dlatego tutaj jeszcze nie pisałam, żeby sobie nie rozmazać. Ciszy. Tutaj trochę to maluję, bo słabo widać. Ciepłe. Trochę duży ten napis wyszedł. Te braszpeny mają bardzo grubą końcówkę. I teraz życzenia. Dlatego dobrze jest rozpisać sobie to na kartce, żeby wiedzieć, w którym miejscu zacząć. Tak? Czyli życzenia muszę... rzet muszę troszeczkę wcześniej tutaj zacząć. Ja tutaj tego szkła nie czyściłam żadnym alkoholem. Tutaj poprawiam w tych miejscach. Ciepłe życzenia. Zaraz na troszeczkę oddalę, to będzie lepiej widać. Dobra, i teraz jeszcze dorysuję sobie tutaj gwiazdkę. Mniej więcej w tym miejscu. No na papierze jest o wiele łatwiej, to wiadomo. No nie wiem, czy czarny kolor lepiej by wyglądał. Pewnie tak. Ale mam dosyć tego czarnego. Wszędzie tylko czarny braszpen. I tutaj, żeby nie dotykać tego, bo to troszeczkę potrzebuje czasu, zanim to zaschnie, a później można dotknąć palcem i nic się nie dzieje. Dobra. Ciepłe życzenia. Dobra, później pokażę to na oddaleniu, więc będzie lepiej widać, jak to wygląda. Tutaj kilka gwiazdek. Dobra. Dobrze, teraz będę pisała po wieczku i akurat to wieczko można bardzo fajnie, o, ładnie pachnie, fajnie ściągnąć, więc nie będę pisała na świecy, tylko to sobie odstawię na bok na razie. I będzie mi łatwiej manewrować pisakiem. I ja tutaj będę pisała zwykłym takim czarnym flamastrem. Tutaj wykonam oszukaną kaligrafię w tym słowo nocnej. Tak. I zaczynam. Chwila skupienia. Dobra, wśród i teraz będzie nocnej. N trochę wyjechałam, J też wyjechałam, lewa, prawa strona. Tak patrzę na proporcje, żeby to później było w miarę równomiernie. Zwracajcie na to uwagę. Tutaj od razu będę może wykańczać, bo nie wiem, co tam się zadzieje z tymi literami później, gdy zacznę je poprawiać.
i ciszy jeszcze. Jak ja napisałam, ciszy było tak napisane wzdłuż linii prostej, tak? O to mi chodzi. Tutaj jest na półokręgu, to też, nocny też, a ciszy zrobimy całkiem normalnie. Oj, tutaj trochę Z za nisko. Ale to nic. W końcu jest to praca ręczna, tak? Dobrze, i tutaj też namaluję gwiazdę. Nie jest to takie łatwe, jak nam się wydaje, bo tutaj to drewno ma taką teksturę i jak wjedziemy gdzieś jakiś rowek, to niestety nieładnie to wygląda. Dobrze, i tutaj już takie ostatnie, chociaż ozdoby. Śnieżynki. Zawsze to fajnie wygląda. Zastanawiam się, żeby jeszcze te litery poprawić. Bo się zrobiły takie nieładne pajączki. I ten napis jest taki jasny. O, trochę lepiej. Dobrze. Dobrze, nasza świeca już jest gotowa. Tak? Tutaj jest napis, tutaj jest kolejny napis, ale jeszcze przygotujemy taką zawieszkę. Zazwyczaj, gdy dajemy prezenty, to gdzieś tam jest imię napisane, więc pomyślałam, że tutaj jeszcze dołożymy taką zawieszkę. Napiszemy słowo, imię Ania. Możemy sobie poćwiczyć na papierze, zanim przejdziemy do zawieszki. Może. Tak. Żeby zobaczyć, zawsze piszę słowo, żeby zobaczyć, jak wygląda. Jeżeli mi się nie podoba, to piszę jeszcze raz. Myślę, że jest ok, tutaj nic nie będę więcej poprawiać. Niech tak będzie w takim stylu napisane, więc tutaj napiszemy teraz Ania. Dlatego jeżeli chcesz tak ładnie pisać, to zachęcam do zakupu mojego przewodnika. Tam są całe alfabety, więc możesz wraz ze mną potrenować. Litery. Możesz tutaj serduszko też domalować, jeżeli to jest osoba bardzo tobie bliska. Tak? Na pewno będzie to taki bardzo spersonalizowany dodatek do prezentu, bądź też sam prezent sam w sobie. Tak, nie muszą być jakieś, nie wiadomo jakie prezenty, ale takie drobne upominki są też bardzo mile widziane. I tutaj zawiążę jeszcze wstążeczkę. I voilà. Tak wygląda gotowa świeca. Tutaj z tą karteczką jeszcze dołożyłam kawałek gałązki tui. Wśród nocnej ciszy, ciepłe życzenia. I myślę, że to jest bardzo fajny, taki spersonalizowany, mały prezencik, mały dodatek może do prezentu, albo po prostu taki upominek, który na pewno ucieszy oko osoby obdarowanej, bo to jest coś od serca, coś takiego wykonanego własnoręcznie, a zbyt wiele czasu w to nie trzeba zainwestować, jeżeli umiemy w miarę ładnie pisać. Jest to raz, dwa, zrobione. Dobrze, dziękuję Ci za uwagę. Mam nadzieję, że to nagranie Ci się podobało. Zostaw mi koniecznie komentarz, co sądzisz o takim upominku. Czy wykonasz może taki projekt, albo może już coś wykonałaś. Jestem bardzo ciekawa na Twoją opinię, Twój komentarz. Dziękuję za uwagę i już do usłyszenia jutro w kolejnym nagraniu. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!